Witam serdecznie. W tym tygodniu w redakcji mamy Toyota Avensis, rok modelowy 2015, facelifting. Właśnie o faceliftingu chciałbym powiedzieć, dlatego że widzę w komentarzach całkiem spore zainteresowanie tym, czy jest to facelifting typu tu i tam zmieniona listwa, czy też facelifting głębszy, tak prawie że nowa generacja, jak to się ma do innych samochodów, które zrobiły głębszy facelifting. Dlaczego właściwie to nie są nowe generacje? Mi się zawsze przypomina przejście z Passata B6 na B7, gdzie przejście było raczej łagodne, a Passat stwierdził, piękne łokcie masz, a Passat, nie szkodzi, a Volkswagen stwierdził, Boże, rozproszyłeś mnie, a Volkswagen, nie przy wyłączonej kamerze, a Volkswagen stwierdził, że to jest nowa generacja i nawet byłem przez jakiś czas przekonany, ale szczerze mówiąc bardzo mnie przekonuje stare powiedzenie: jeśli drzwi z poprzedniej generacji pasują do drzwi w nowej generacji, to nie jest nowa generacja. Wczoraj napisałem maila do Toyoty, bo szczerze mówiąc jak się przygotowywałem do testu, który nagrywałem dzisiaj rano, to zacząłem sprawdzać wszystkie zmiany, co tam się stało, pomijając oczywiście zmiany, które jestem w stanie odczuć zwyczajnie jeżdżąc tym samochodem. No i wyszło na to, że zmian jest od groma, nie mówiąc już o tym coś pięknego wyglądzie, nie mówiąc już o tym, że w środku to jest praktycznie nowy samochód, nie mówiąc o tym, że silniki się pozmieniały, a nawet te, które wyglądają na takie same, to i tak zostały zmienione, no czy też o nowościach technicznych, które tu weszły, typu asystent pasa i tak dalej, i tak dalej. I to jest taki postęp, ale wciąż stara generacja, tylko facelifting. Więc pytanie, dlaczego facelifting? Dlaczego nie nowa generacja? No i zadzwoniłem, napisałem do Toyoty, zapytałem, czy drzwi pasują? No właściwie drzwi, wiesz, drzwi to jest jedyna rzecz, która pasuje z poprzedniej generacji. Aha, czyli facelifting. Ale o czym innym chciałem powiedzieć. Dlaczego firma, która zmienia w samochodzie praktycznie wszystko, prócz tych podstawowych elementów nadwozia i platformy, nie zmieni jeszcze tego, jak już zmieniła to wszystko, co wymieniłem? Dlaczego nie zmienią jeszcze trochę więcej i nie ogłoszą, oto nowa generacja? Ja mam bardzo proste porównanie. Wyobraźcie sobie dom, który wynajmujecie. Ktoś tam wyjeżdża, wyprowadza się, szukacie nowego klienta. Co robicie? No, zmieniacie tapety, malujecie na nowo, wieszacie nowe, bardziej modne firanki i mamy odświeżony dom. Koszt takiego odświeżenia może wynieść, nie wiem, 10 tysięcy, 20 tysięcy złotych, ale to wciąż jest odświeżenie, które no, w jakimś dłuższym czasie się zwróci. Natomiast jeśli już uznamy, że nasz dom jest tak stary, że przestaje nam pasować to, że przykładowo... Czekaj. Nie no, może panią przypuścić. Wtedy trzeba ten dom zbudować na nowo. I wtedy właśnie okazuje się, że taka aktualizacja, jakby takie odświeżenie tego domu, tego samochodu kosztuje nie 10-20 tysięcy złotych, tylko kosztuje już 500 tysięcy złotych, dlatego że dom trzeba skasować i zrobić nowy. Zupełnie inny poziom kosztów. I to wbrew pozorom jest czymś, co można odnieść do samochodów. Te wszystkie zmiany, oprogramowania, zawieszenia, układu kierowniczego, silników, to wszystko naokoło to są te wszystkie firanki, podłogi, tapety i kolory na ścianach i drzewko przed domem. Ale jeśli chcemy zmienić ten samochód naprawdę od początku, no to niestety musimy ponieść znacznie większe koszty. I dlatego właśnie Toyota, zmieniając prawie wszystko od przedniego zderzaka do tylnego zderzaka, pozostawiając tylko drzwi, nie zdecydowała się na zmianę drzwi. Bo jeśli chcemy ten dom już zupełnie sprzedać za kilka lat i już do niego nie wracać, to po co mielibyśmy go parę lat przed sprzedażą robić zupełnie na nowo? Wystarczy go odmalować. A tak właśnie Toyota ma zamiar zrobić z Avensisem. Chce wycofać ten model ze swojej palety produktów w Europie. Może nie tylko w Europie, ale chyba co najmniej w Europie. W każdym razie Avensis jest w tej chwili w sytuacji takiego domu, z którym się niedługo pożegnamy, więc tutaj budowanie go na nowo po prostu nie ma sensu. Wystarczy dobrze, porządnie go odświeżyć. odświeżyć. Co też Toyota zrobiła, zresztą po raz drugi w karierze już tego modelu, bo to już jest drugi facelifting i to taki, który naprawdę widać z daleka.